Dezynfekujemy środkowy port worka żywieniowego z każdej strony. Musimy poczekać od 15 do 30 sekund, aż środek nam odparuje. W międzyczasie otwieramy aparat do przetoczeń. Port w worku ma zabezpieczenie. Musimy go złamać. Wyciągamy aparat do przetoczeń i bardzo ważna rzecz, końcówkę, którą wkładamy do worka, musimy trzymać w jednej ręce i drugą końcówkę też trzymamy, żeby nie upadła na podłogę. Zacisk rolowy zakręcamy do dołu. Ściągamy zabezpieczenie i wkładamy do środkowego portu. Wieszamy worek żywieniowy na stojaku. Wypełniamy zbiorniczek do połowy, przyciskając i puszczając. Napełnia się nam żywieniem. Nie otwieramy odpowietrznika. Musi być cały czas zamknięty. Wypuszczamy powietrze z wężyka, bo nie możemy podać powietrza do naczynia żylnego. Po wypełnieniu żywienia w wężyku zakręcamy regulację szybkości żywienia i mamy w ten sposób przygotowany worek z mieszaniną żywieniową do podłączenia pacjenta.